porządna, nie zrzynać nerwowo, to jest nasza kultura. To my ją kreujemy, jak kapitan statkiem, my nią sterujemy, my ją budujemy. Wszystko jest w naszych rękach, na razie jeszcze mała, przecież może być wielka, trzeba myśleć o niej. Myśleć jak ją rozwinąć, przecież to co już jest, to nie może gdzieś zginąć. Zniknąć w oddali, bo wszyscy kopiowali, nie będzie nowych pomysłów, wtedy wszystko się zawali. Nie wszyscy są tacy, pomysły trzeba mnożyć, ostro brać się do pracy, nowe rzeczy tworzyć. Hip-hopowi maniacy rozumieją to znaczenie. Ich głównym celem jest hip-hopu istnienie, zrozumienie tematu jest o całości hasłem. Nie stoję w miejscu, choć daleko już zaszło. Każdy człowiek z pomysłem zaczyna dochodzić do wniosku, że to nasze. Zaczyna go obchodzić, to jest naszym odbiciem. Bądźmy otwarci, pokażmy tak generalnie. Kto siebie podkłada, wszystko z czasem wychodzi. Widać jak się układa, dużo rzeczy spod spodu. Przy mnie coraz więcej ludzi, co to pchają do przodu. Już goręcej na scenie, wielu ruszyło sumienie. Dookoła rozsądne nastawienie. To dobrze, bo trzeba puszczać świeże powietrze. I to będzie się rozwijać jak flaga na wietrze. Powiew soczystości, duszności rozwieje. W czystej atmosferze lepszy świat zaistnieje. W naszą przyszłość wierzę. Chcę być dobry, a nie, że chcąc zdobyć nie wiem co, z nie wiem kim się mierzę. Ta zastrój nas pochłania, ja ten zły ogień zgaszę. Trzymajmy w naszych rękach rzeczy, które są nasze. Rozumiem maestra, widzę szansę rozwoju. Mieć ten plus duchowy, jakim jest twórczy spokój. Przemyślane nagrania powstawać muszą cyklicznie. Mojej drogi nie znam, czasem bardzo spontanicznie podejmuję swe decyzje, swe działania. Mam swój cel, nic mi go nie przesłania. Bo człowiek z pomysłem zaczyna dochodzić do wniosku, że to nasze. Zaczyna go obchodzić, to jest naszym odbiciem. Bądźmy otwarci, pokażmy naszym życiem, czego jesteśmy warci.